Drodzy mieszkańcy gminy Kościelec, mijająca kadencja jest bardzo dobrym okresem dla gminy Kościelec. Te lata należą do rekordowych pod względem pozyskanych środków i wykonanych inwestycji. A jednak udało się. Jak Państwo widzicie, nie ustajemy w działaniach i nadal kładziemy duży nacisk na intensywny rozwój gminy Kościelec. Za najważniejsze zadania uznaję umiejętne i skuteczne działania w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Znalezienie nowatorskich rozwiązań ekonomicznych i gospodarczych oraz skutecznych form współpracy z samorządami, organizacjami społecznymi i instytucjami. Uważam, że zabieganie o pozabudżetowe środki finansowe należy do najważniejszych zadań naszego samorządu. Od ilości pozyskanych funduszy zależy ilość inwestycji, jaką uda się wykonać. Pozyskaliśmy ogromne środki na remont i wyposażenie strażnic, świetlic wiejskich, na zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Trzęśniewie. Oddaliśmy do użytku nowoczesne, dobrze wyposażone przedszkole. Wybudowaliśmy je z myślą o stworzeniu młodym ludziom jak najlepszych warunków bytowych, aby pozostali w naszej gminie i dla niej służyli. Idąc tą drogą, stworzyliśmy żłobek gminny, który jest kolejną ważną inwestycją związaną z opieką i wychowaniem dzieci. Szczególnym przykładem pozyskiwania środków jest wybudowany Dom Kultury w Kościelcu wraz z wyposażeniem. Wysoki poziom finansowy utrzymujemy przy realizacji inwestycji drogowych. Systematycznie uzupełniamy braki w oświetleniu ulicznym. Zagospodarowany został również teren ze stawem przy amfiteatrze w Kościelcu i w dalszym ciągu trwają prace nad poprawą warunków tam panujących. Powstrzymaliśmy także utratę ciepła, wykonując termomodernizację lub wymianę pokryć dachowych w budynkach Urzędu Gminy i szkół w Kościelcu, Dobrowie, Trzęśniewie i Różkowie I. Pozostała nam jedynie do wykonania elewacja zewnętrzna z ociepleniem w Szkole Podstawowej w Różkowie I. Od 2017 roku przyznajemy stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w sporcie. Będziemy budować sieci kanalizacyjne w Kościelcu i Gozdowie, a tam, gdzie jest to niemożliwe, udzielamy dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzieliliśmy także dotacji dla naszych parafii na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Wybudowaliśmy boisko w Straszkowie i boisko treningowe ogólnodostępne w Dobrowie. Od kilku lat dokonujemy remontów strażnic i domów ludowych. Na koszty działalności gmin coraz większy wpływ mają ceny energii. Dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii to szansa na obniżenie tych kosztów. Gmina Kościelec poczyniła już w tym kierunku pewne kroki. Zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy i wymieniliśmy oświetlenie na energooszczędne. Przekazaliśmy dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzęśniewie i w Straszkowie na inwestycje fotowoltaiczne. W tym roku planujemy wspomóc Ochotniczą Straż Pożarną w Różkowie I. W perspektywie planujemy montaż paneli w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Warto choćby wspomnieć o przebudowach i budowach dróg, chodników i ścieżek rowerowych, które poprawiają bezpieczeństwo przemieszczania się naszych mieszkańców, a przede wszystkim dzieci dochodzących do szkół. Na terenie naszej gminy funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. I, Szanowni Państwo, 16 placów zabaw. W
wciąż remontujemy i przebudowujemy domy ludowe i świetlice strażackie. Zamierzamy prężnie kontynuować inwestycje drogowe. Pomimo, że mamy duży nakład środków finansowych na infrastrukturę drogową i duże środki pozyskujemy, to priorytetem jednak dla nas są w dalszym ciągu drogi. Możemy pochwalić się działalnością kół gospodyń, stowarzyszeń, klubów sportowych, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz seniorów. Nasza kultura, sport i straże oparte są na lokalnych działaniach i tradycjach. Są to działania uprawiane z potrzeby serca, przez ludzi nie oczekujących pieniędzy dla siebie. Zawsze powtarzam i podkreślam, że samorząd gminy powinien być kompetentny, gospodarny i odpowiedzialny za los mieszkańców. Uważam, że największym bogactwem każdej społeczności są ludzie. Dlatego zawsze staram się tak zarządzać naszą gminą, aby każdy czuł się osobą ważną, zasługującą na szacunek. Tymczasem musimy być stale gotowi do efektywnego wykorzystywania gminnych, krajowych i unijnych źródeł finansowania naszych inwestycji oraz korzystać z każdej okazji, aby aplikować o środki pozabudżetowe. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były w pełni transparentne. Dlatego na bieżąco w mediach społecznościowych i na lokalnym portalu internetowym pojawiają się relacje z aktywności wójta, jak również informacje dotyczące życia gminy.